bolesna fantazja jego rysunku tak zawiłego, nieobliczalnie zmiennego, konwulsyjnie oplatającego kształty i przerzucającego się z przedmiotu na przedmiot, a przy tym wszystkim w pełni respektującego surowe rygory obrazowej płaszczyzny, rozważnie gospodarującego plamami i planami, jest wiernym zapisem jego wrażliwości. Tak w 1976 roku o twórczości Witolda Wojtkiewicza pisał Mieczysław Porębski. To właśnie on zwrócił szczególną uwagę na to, że w twórczości tego niezwykłego artysty szczególną rolę odgrywają rysunki. Przyznam, że od dawna miałem ochotę opowiedzieć o Witoldzie Wojtkiewiczu, a ponieważ to ogromny temat, postanowiłem wybrać tylko jedno zagadnienie, dlatego też dzisiaj skupię się na pracach na papierze Witolda Wojtkiewicza. Symbol i groteska. Nazywam się Paweł Bień i zapraszam Państwa na mój kolejny podcast. Proszę Państwa, Witold Wojtkiewicz urodził się w roku 1879 w Warszawie i pochodził z rodziny urzędniczej. Jego ojciec był głównym kasjerem w banku handlowym i nie za bardzo akceptował twórcze aspiracje syna. Natomiast jego matka, Aniela z domu Święcicka, raczej wydawała się bardziej przyjaźnie zapatrywać na te młodzieńcze pomysły Witolda, żeby stać się artystą. Młody adept sztuki nie zrezygnował, mimo tego, że ojciec patrzył na to nieprzychylnie, studiował najpierw w warszawskiej szkole rysunkowej, a w latach 1903-1904 w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem znakomitego profesora Leona Wyczółkowskiego. Co ciekawe, próbował w roku 1902 podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Warszawa była wtedy w zaborze rosyjskim, więc ten wybór Petersburga wydaje się całkiem zasadny. Jednak po 8 dniach stamtąd uciekł, więc chyba nie do końca spodobało mu się to miejsce. Spośród prac Witolda Wojtkiewicza, które znajdują się w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie, przygotowałem dla Państwa kilka najciekawszych. Rozpoczniemy od tych najwcześniejszych. Jeden z najstarszych rysunków Wojtkiewicza, jakie zachowały się do dzisiaj w naszej kolekcji, to Kobieta z dzieckiem. Rysunek ołówkiem na papierze. Zresztą można zauważyć po krawędziach tego papieru, że jest to kartka wydarta, najprawdopodobniej z jakiegoś szkicownika. Widzimy tutaj dwie głowy. Głowę matki, która zakryta jest chustką, oraz głowę dziecka. Bardzo delikatny rysunek z bardzo miękko prowadzonym szrafowaniem, czyli cieniowaniem. Rok 1899. Wojtkiewicz ma wtedy 20 lat. Co więcej, około roku później powstaje rysunek, który nazywamy roboczo śpiący. To postać śpiącego mężczyzny wraz z kawałkiem kołdry. Znów jakby kartka wyrwana z notatnika, z jakiegoś szkicownika artysty, nie zdradzająca jeszcze cech szczególnych, chociaż patrząc na tego śpiącego już możemy się dopatrzeć, że ten kontur miejscami jest lekko twardy, że ta linia jakby krzepnie. No, cieniowanie jest tutaj trochę bardziej nerwowe, ale nadal nie jest to jeszcze praca, która może kojarzyć nam się z tymi dojrzałymi arcydziełami stylu Witolda Wojtkiewicza. Z około 1900 roku pochodzi także jego rysunkowy autoportret wykonany ołówkiem, który znajduje się w naszych magazynach. Widzimy tutaj młodego 21-letniego artystę, który siedzi bardzo sztywno wyprostowany, siedzi profilem i ze względu na to, że zerka w lewą stronę, postać przesunięta jest w prawo, tak żeby nadać równowagę tej kompozycji. Nie jest to praca skończona. Widzimy, że na lewo od twarzy artysty naszkicowane jest lekko okno. Nie dokończył tego motywu Wojtkiewicz, być może dlatego, że był to tylko rysunek przygotowawczy. Ale patrząc dzisiaj na ten rysunek ołówkiem powstający w roku 1900, można widzieć w nim jakąś zapowiedź jednego z arcydzieł tego artysty, czyli portretu muzyka Zygmunta Skirgieły, który techniką olejną na płótnie powstanie w roku 1906. Zupełnie inna technika, o wiele dojrzalszy warsztat artystyczny, ale także tutaj w portrecie Skirgieły, podobnie jak w tym młodzieńczym autoportrecie, model ustawiony jest po prawej stronie, przez co przeważa kompozycję mocno w prawą stronę, ale równoważyć mają wzrok skierowany w lewo, zupełnie poza krawędź obrazu. Także ani Skirgieła, ani Wojtkiewicz nie patrzą na widza, tylko patrzą w jakąś nieokreśloną dal. Tadeusz Boy-Żeleński, będący zresztą przyjacielem Wojtkiewicza z czasów Zielonego Balonika, w roku 1928 zanotował tak.
Nie wiedziano doprawdy, co myśleć o tych obrazach. Wiał z nich jakiś perwersyjny sentyment, liryzm pomieszany z groteską. Technika malarska zupełnie odrębna, bezceremonialne traktowanie rysunku. Nie było to podobne absolutnie do niczego. No proszę Państwa, krytyka miała problem z Witoldem Wojtkiewiczem, zresztą jeszcze wiele dekad po jego śmierci toczyła się i nadal toczy się dyskusja, jak stylistycznie zakwalifikować tego artystę. Myślę, że Wojtkiewicz pokazuje, że wielcy twórcy o tak wyraźnie rysującej się indywidualności nie dają się jasno zaszufladkować, więc ten liryzm pomieszany z groteską, ten perwersyjny sentyment, o którym pisał Boy-Żeleński, czy wreszcie to bezceremonialne traktowanie rysunku sprawiają, że Wojtkiewicz unosi się ponad różnymi kategoriami, między innymi ponad kategorią symbolizmu, z którą przeważnie bywa łączony. Zdarzały się także karykatury znanych osobistości Krakowa i tutaj powstał bardzo ciekawy rysunek, rysunek podmalowany akwarelą. Jest to karykatura Tadeusza Stryjeńskiego. Tadeusz Stryjeński, architekt krakowski, bardzo wzięty, autor m.in. krakowskiego Domu pod Globusem, notabene ojciec Karola Stryjeńskiego, któremu swoje nazwisko zawdzięczać będzie Zofia Lubańska-Stryjeńska. Tak więc Tadeusz Stryjeński był teściem słynnej Zofii Stryjeńskiej. W 1903 roku jeszcze o tym nie wiedział, ale został tutaj bardzo ciekawie na tej karykaturze Wojtkiewicza pokazany. Jest to karykatura nie cechująca się jakąś szczególną zajadliwością krytyki, ale pokazującą wielką wrażliwość kolorystyczną Wojtkiewicza. Więc jakkolwiek dzisiaj pomijam wątek obrazów jego, to tutaj warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o tę małą akwarelkę, no już tutaj widzimy pewne tropy, na przykład zestawienia takich ciążących ku fioletowi granatów z bardzo mocnymi takimi szmaragdowymi zieleniami, które u Wojtkiewicza będą parokrotnie powracały. To już tutaj w roku 1903 się zaczyna. Co więcej, rysunek ten należał przez pewien czas do Ewy Marii Łunkiewicz-Rogojskiej, wspaniałej polskiej artystki malarki, która także kolekcjonowała niektóre prace. Widzą Państwo więc, że te rysunki Wojtkiewicza trafiały do kolekcji naprawdę bardzo zacnych. Witold Wojtkiewicz inspirował także poetów i tutaj Tadeusz Różewicz napisał wspaniały wiersz pod tytułem Witolda Wojtkiewicza Sąd Ostateczny i chciałbym Państwu przeczytać fragment, który kojarzy mi się z kolejnym rysunkiem, o którym chciałbym opowiedzieć. Posypane popielcowym popiołem, cukrem pudrem, jak torty, z cukierni ciast trujących powleczone wesołym różowym lukrem. No i ta cukiernia ciast trujących z wesołym różowym lukrem kojarzy mi się z rysunkiem Dwoje dzieci. Zresztą rysunkiem niezwykłym, dlatego że oprócz tuszu, którym wykonany jest ten rysunek na papierze, Wojtkiewicz posługuje się tutaj także złotem malarskim. No i wraca do motywu, który stanie się chyba jednym z najbardziej charakterystycznych motywów w jego twórczości, czyli do motywu dzieci. Dzieci, które zamyślone tkwią w jakiejś nie do końca określonej przestrzeni. To malarskie złoto, którym tutaj artysta bardzo rozważnie i oszczędnie się posługuje, nadaje temu wszystkiemu jeszcze jakiś baśniowy charakter. Dwoje dzieci umieszczonych jest po prawej stronie tej kompozycji, a po lewej stronie widzimy dwie doniczki z jakimiś zupełnie suchymi kwiatami. Jeżeli chcieć widzieć w Wojtkiewiczu symbolistę, no to ten symbol roślin doniczkowych, czyli zniewolonych, które muszą rosnąć w jakimś nienaturalnym miejscu, połączony z tymi dziećmi, które tak nostalgicznie spoglądają dalej, no mówi nam znów o jakiejś sytuacji braku poczucia bycia na właściwym miejscu i we właściwym czasie. Ten rysunek znajdował się w kolekcji Haliny Starskiej, skąd trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i jest jednym z najciekawszych, najoryginalniejszych wizerunków tego twórcy. Ale mówiąc o elitach Krakowa i związkach Wojtkiewicza z tym miastem, trzeba też wspomnieć Jadwigę Teplic-Mrozowską, która jako aktorka wystąpiła w sztuce Jerzego Żuławskiego Eros i Psyche, grając zresztą tytułową postać Psyche. Ta sztuka wystawiona była w Teatrze Miejskim w Krakowie. Możemy nawet dokładnie wyśledzić, że premierę miała 27 lutego 1904 roku i również w roku 1904
tym Witold Wojtkiewicz wykonuje litografię, która na papierze będzie odbijana, a która to litografia przedstawia właśnie Jadwigę Teplitz-Mrozowską w roli Psyche jako zgaszony świecznik. Niezwykle pomysłowe jest to przedstawienie. Patrząc dzisiaj na tę grafikę, widzimy coś, co jasno przywodzi nam na myśl secesję z całą dekoracyjnością jej linii, z całym powabem tych miękkich płaszczyzn, które tutaj zarysowane są przez artystę. To, co niezwykłe, to to, że ta secesyjna dekoracyjność tak naprawdę nie ma na celu wyłącznie powabu tego zmysłowego kształtu, ale kryje się w tym jakaś dramatyczna opowieść. Sama forma zgaszonego świecznika, znana już od malarstwa nowożytnego, gdzie ten płomień symbolizował życie, świeca, upływ czasu, ma to jakieś mocne skojarzenia z przemijaniem, z końcem. No i tutaj ta twarz artystki wpleciona w tę bardzo dekoracyjną formę takiego antropomorficznego świecznika i opleciona tymi strugami dymu, które tworzą coś z jednej strony szalenie dekoracyjnego, a z drugiej strony bardzo niepokojącego. I właśnie to zestawienie będzie bardzo charakterystyczne dla Wojtkiewicza, dlatego też jasne stają się słowa Boja Żeleńskiego, który pisał o tych perwersyjnych sentymentach. Jest w tym coś intrygującego, coś zupełnie nowego. W roku 1905 Wojtkiewicz współpracował z pismem satyrycznym Hrabia Wojtek i wykonywał różne przerywniki do tego pisma. Tutaj między innymi mamy rysunek zachowany na takiej pogiętej karteczce, w którym Wojtkiewicz pokazuje trzy projekty przerywników do tego czasopisma. Wykonane one są ołówkiem bardzo małego formatu i dominuje tutaj wątek postaci trzymających się za ręce. Takie korowody postaci, tutaj akurat korowody mnichów, czy jakichś postaci w fantastycznych kostiumach, powrócą także w jego malarstwie, na przykład w Podmuchach wiosennych, więc będzie to motyw na pewno u tego artysty też goszczący. Natomiast ta deformacja kojarzona właśnie z groteską będzie uprawiana przez niego w dalszym ciągu swojej twórczości. Wśród prac na papierze, które zasoby naszego muzeum posiadają, można też odkryć rysunek Konik na biegunach, który jest szkicem do obrazu Melancholia. Pochodzi z roku 1907 i zawiera w zasadzie gro tych motywów, które później będą dla Wojtkiewicza tak szalenie charakterystyczne. Na pierwszym planie widzimy dwie doniczki z kwiatami, motyw znany nam już i powracający jeszcze wielokrotnie. Główną część centrum tej kompozycji będzie zajmował chłopiec w stroju cyrkowym, który będzie jeździł na koniku na biegunach. Dookoła mamy różne doniczki, parę rodziców, być może przypatrujących się tej zabawie, ale to, co chyba najbardziej poruszające i wymowne w tym obrazie, to fakt, że do tego konika na biegunach, który nie pojedzie przecież, przyczepiony jest mały samochodzik, a ten samochodzik pchany jest przez malutką postać klauna. Więc widzą Państwo, jak bardzo złożona jest ta metafora Witolda Wojtkiewicza. Ruchu, ale jednak bez ruchu, niemożliwości wyjścia poza pewien schemat, tak jak te rośliny nie mogą wyjść z tych doniczek. I ten motyw konika na biegunach, który coś ciągnie, powróci także w słynnym obrazie Cyrk Wariatów z roku 1906. Tutaj też widzimy podobne kwiatki, bardzo rachityczne, do tego motyw jeźdźca na koniku, na takiej platformie na kółkach, który ciągnie inną platformę, gdzie inni są także transportowani. Bardzo popularnym motywem będą także lalki, które pojawiają się zarówno w Cyrku Wariatów, jak i w późniejszych rysunkach. O tych lalkach pisano bardzo wcześnie, w roku 1911, czyli zaledwie kilka lat po śmierci Wojtkiewicza, Antoni Potocki pisał tak. Gdy lalki ożyły za sprawą Wojtkiewicza, miały już na sobie ślad długiej metempsychozy w ręku innych poetów przebytej. Ukazały się jednak oczom naszym jako porażone tragicznym gromem losu, kruche, wątłe jego zabawki. Odegrały przed nami bolesną pantomimę ludzkich spraw. Pomieszały im się kruche zmysły, obłąkały niebieskie oczy, przedziwnie w los ich zabawy wplotły się stare legendy, przebrzmiały turnieje.
I myślę, że w tym klimacie także pozostaje rysunek Asysta Księżniczki, który jest szkicem do obrazu z cyklu Ceremonie, wykonany tuszem i piórkiem w roku 1908. Patrząc na ten rysunek, widzimy, że Wojtkiewicz posługuje się tutaj całym repertuarem charakterystycznych dla niego środków, czyli mamy postaci dzieci o zdeformowanych twarzach przeważnie, przy czym ta deformacja jest już zupełnie inna niż ta secesyjna deformacja z lat 1903-1904. O ile tam dąży on do bardzo dekoracyjnego wysmuklenia postaci, które są rysowane linią bardzo obłą, bardzo miękką, bardzo melodyjnie prowadzoną, to tutaj w przypadku Asysty Księżniczki już linia zaczyna wydawać się coraz bardziej twarda, chropowata, niemal szorstka. No oczywiście wpływ ma też na to sam fakt, że jest to rysunek piórkiem, ale warto zwrócić uwagę, że te twarzyczki dzieci stają się tutaj okrągłe, stają się trochę podobne do twarzy lalek, tym bardziej, że lalki stanowią równorzędnych bohaterów. Czasami Wojtkiewicz nawet przekornie będzie zmieniał te proporcje i to lalki będą bawiły się żywymi dziećmi. Tutaj w tym szkicu bardzo ciekawie zaznaczone są też motywy oczywiście roślin w doniczkach, ale także roślin w wazonach. Jest wreszcie mały, kilkuletni rycerz z papierową czapką na głowie, który jedzie na koniu, ale przy okazji też dowodzi całej kompanii innych małych rycerzy na koniach. Nie jest to już koń na biegunach, jest to miniatura prawdziwego konia, podobnie jak w słynnym Porwaniu Królewny z roku 1908, malowanego temperą, który to obraz możecie Państwo zobaczyć w naszej galerii. Wróćmy jednak do rysunków, bo przyglądając się tym rysunkom, które niestety bardzo rzadko są eksponowane ze względu na kruchość tych papierów, możemy odnaleźć naprawdę skarby niezwykłe. I tutaj przyznam, że ku mojemu własnemu zaskoczeniu pojawił się rysunek pod tytułem Pobojowisko po upadku krucjaty dziecięcej, wykonany również tuszem na niewielkim arkuszu papieru, rok 1908. Nie byłoby może w tym nic tak bardzo dziwnego, gdyby nie fakt, że temat krucjaty dziecięcej Witold Wojtkiewicz podjął kilka lat wcześniej, tworząc obraz zatytułowany właśnie Krucjata Dziecięca. I ten obraz zwrócił uwagę, razem z innymi wystawionymi wtedy w Berlinie dziełami Wojtkiewicza, zwrócił uwagę samego André Gide'a, jednego z największych pisarzy francuskich, który w roku 1907 tak recenzował to malarstwo. Rozświetlały one, tutaj mowa oczywiście o obrazach artysty, ciemną nieco salę niejaskrawością barw. W oczach profana mogłyby się wydać szare, ale dziwną harmonią tonów, bolesną fantazją rysunku, patetyczną i pełną wzruszenia grą kolorów. Z pewnością czuje się, jak głęboko Wojtkiewicz tkwi w swoim kraju, w swojej niezmożonej rasie, której dusza dumna i zarazem smętna, namiętna i rozdarta, ale nigdy nie ma, znajduje w nim nowy wyraz, zdobyty w przódy, w muzyce i w poezji. To bardzo ciekawe, że André Gide z perspektywy artysty francuskiego mówi o Wojtkiewiczu jako o tym, w którym ukazuje się, ujawnia się ta dusza polska. O tyle to jest ciekawe, że w zasadzie twórczość Wojtkiewicza do tej pory nie miała żadnego precedensu w dziejach naszej rodzimej twórczości, więc jest to ciekawe. Ale być może właśnie on był wyrazicielem tych cech, które przypisywano wtedy Polakom. Tak więc w roku 1905 Wojtkiewicz maluje Krucjatę Dziecięcą. W 1907 André Gide organizuje Wojtkiewiczowi wystawę w Paryżu. Wielki sukces tego artysty. A rok później Wojtkiewicz wraca do Krucjaty, przy czym pokazuje już nie ją samą, tylko pobojowisko, które zostaje po jej upadku. Bardzo wstrząsający rysunek, pokazujący całą grozę tego wydarzenia. Bardzo bogata, wieloelementowa kompozycja, która pokazuje, jak cudownie Wojtkiewicz radzi sobie także z takimi wielopostaciowymi scenami. W roku 1908 także Wojtkiewicz zaczyna pracę nad pastelem, który nosi tytuł Bajka o rycerzu. Ten temat baśni, legend, podań, jakichś alternatywnych rzeczywistości był Wojtkiewiczowi bardzo bliski.
Zresztą pastel ten powstaje rok po śmierci Stanisława Wyspiańskiego, więc w momencie, kiedy ta technika pastelu jest bardzo popularna, zresztą znajduje doskonałego kontynuatora w postaci Jana Rębowskiego czy młodego Tymona Niesiołowskiego. Również Wojtkiewicz przyłącza się do tej grupy, ale jego traktowanie pastelu jest, jak wszystko u Wojtkiewicza, zupełnie niezwykłe i osobiste. Mamy kompozycję złożoną z czterech postaci: rycerza, damy, która otula go ramieniem, i dwójki dzieci, które podchodzą. Całość uzupełniona jest o różne pawie, które będą dumnie się przechadzały. W tle mamy partię pejzażową, ale na pierwszym planie wije się całe kłębowisko gałęzi, które stanowią jakiś erzac tych bardzo bogatych, kaligraficznych plątanin linii, które znamy z wcześniejszych rysunków Wojtkiewicza. Tak więc tutaj, nawet kiedy ma możliwość operowania barwą, barwą bardzo nasyconą, bardzo dźwięczną, na jaką pozwala mu operowanie kredkami pastelowymi, jednak decyduje się na to, żeby ten kolor dozować bardzo oszczędnie. A w zdecydowanej większości, poza tym najmocniejszym trójdźwiękiem żółcieni, błękitu i czerwieni, dominować będzie czerń i tony rudawe, przygaszone tony pochodne oranżu, które bardzo często zresztą zdarzały się także w jego malarstwie. I wreszcie docieramy do ostatniego roku życia. W roku 1909 Witold Wojtkiewicz niespodziewanie umrze wtedy po chorobie serca. Od dziecka cierpiał na nieuleczalną wadę. No i niestety, mając lat zaledwie 29 w roku 1909, zakończy swój krótki, ale bardzo intensywny żywot. I niejako przeczuwając tę grozę nadchodzącej śmierci, zaczyna tworzyć dzieła, które coraz bardziej przejmują swoim charakterem i wielką nostalgią. Tak będzie z bajką, czyli dziećmi bawiącymi się pod szubienicą. To rysunek, w którym widzimy, że linia staje się już o wiele bardziej twarda, nie ma już tej secesyjnej miękkości, nie ma już tutaj całego tego estetyzmu szalonego, który do tej pory mogliśmy oglądać. Raczej jest tylko ten ponury efekt dzieci pochylonych, zgarbionych, smutnych, które bawią się lalkami, bawią się konikami na kółkach. Doskonale nam już znany motyw, ale w tle wiszą rytmicznie rozmieszczone szubienice, na których te wychudłe ciała skazańców będą powiewały na wietrze. Więc jest to bajka makabryczna, absolutnie przerażająca. No, zresztą takich nastrojów będzie więcej, chociażby w obrazie Cyrk przed teatrzykiem z lat 1906-7, w których również mamy bardzo podobny typ twarzy, to znaczy twarzy podłużnych z małymi okrągłymi oczkami. I w podobnej konwencji powstaje ostatni rysunek, który chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, także znajdujący się w odmentach magazynów Muzeum Narodowego. Jest to Pierrot, czyli autoportret symboliczny z roku 1909. Jest to dzieło tyleż przerażające, co wspaniale podsumowujące karierę Wojtkiewicza. Po lewej stronie, nieco na lewo od osi, mamy bardzo swobodnie rozlaną plamę czarnego tuszu, która tworzy tło dla krzesełka zbyt dużego dla tego małego Pierrota, któremu dano pod głowę poduszkę i który to Pierrot patrzy na dym, który unosi się z dogasających knotów. Ten motyw dymu znamy oczywiście z wizerunku 5 lat starszego Jadwigi Teplic-Mrozowskiej. Motyw Pierrota chociażby z tych cyrków, czy z tego rysunku z dziećmi pod szubienicą. Artysta pokazuje tutaj siebie jako smutnego błazna. Odważyłbym się nawet na stwierdzenie, że jest to pewien rodzaj nawiązania do Stańczyka, który też był błaznem i też był błaznem smutnym. O ile jednak Stańczyk dumał nad tym, co dzieje się w tych roztańczonych komnatach wawelskich, mimo tego, że przychodzą złe wieści, to tutaj ten Pierrot Wojtkiewicza duma nad samym sobą i patrzy na to, jak z tych zgasłych knotów unosi się dym. Bardzo piękny jeszcze, ale coraz bardziej zanikający. Tadeusz Boy-Żeleński podsumował życie Wojtkiewicza w roku 1928 słowami: Wojtkiewicz niepokoił, zaciekawiał, ale urzędowej konsekracji nie posiadał. Traktowano go z odcieniem pobłażliwości. Na nim to najbardziej ciążył groźny zarzut literatury. Z czasem zrozumiano, że ta literatura była po prostu najszczerszą poezją.
Wojtkiewicz był wielkim poetą, który wypowiadał się środkami doskonale malarskimi. Dzisiaj, z perspektywy czasu i po przeglądzie tych rysunków, które przed chwilą omówiłem, które przygotowałem dla Państwa z magazynu w Muzeum Narodowego w Warszawie, myślę, że możemy sparafrazować słowa Boja Żeleńskiego i powiedzieć, że Wojtkiewicz był wielkim poetą, który wypowiadał się środkami doskonale rysunkowymi.